artyści kochają tę operę leśną, mówią, że tu panuje niezwykła atmosfera, a za co ty ją kochasz? No właśnie za to i za niepowtarzalny widok, bo ta obecność i otoczenie drzew i ta obłędna przyroda, to jest naprawdę, to jest piękne miejsce. Cieszę się, że w tym roku jest normalna temperatura, bo ostatnie lata to był taki upał i ukrop, że tutaj wszyscy naprawdę staraliśmy się po prostu nie zemdleć przez te parę dni. Ja ją kocham za płaszczkowatość i za akustykę taką, bo ja korzystam z odsłuchu naziemnego, w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy mają w uszach się. I to powoduje, że ja słyszę po prostu też przód i słyszę siebie i orkiestrę i bardzo lubię to, jak tutaj się roznosi ten dźwięk. Aniu, serce masz wielkie, czy twoje serce jest również tutaj w Operze Leśnej? Ojej, ty na pewno wiesz, że jest. Moja córka skończyła 10 lat i kiedy byłam 10 lat temu na scenie śpiewając Hot Stuff, nie miałam jeszcze swoich piosenek, byłam jeszcze bardzo, bardzo nieznaną wokalistką, zaśpiewałam tę piosenkę, przyjechałam do Warszawy i jakkolwiek teraz to nie zabrzmi, no okazało się, że będę mamą. Więc ja do Sopotu wracam zawsze uskrzydlona. Zresztą moja córka jest dzisiaj ze mną, ogląda cały Sopot i bardzo to ze mną przeżywa, bo ja jak byłam mała, oglądałam to z moją mamą i teraz to ona siada ze mną. A wczoraj, słuchaj, siedziałyśmy we trzy, lepiłyśmy pierogi. Moja mama, ja i moja córka. To są takie historyczne momenty, takie wiesz, do zapisania na zawsze w sercu. Fajnie by było, gdybyśmy jeszcze więcej mieli takich miejsc, w których moglibyśmy się spotykać. Ale i tak już w Polsce jest znakomicie pod tym względem, znakomicie. Mamy piękne sale koncertowe, fajne drogi, po których można jeździć, super hotele, świetnych kucharzy. Naprawdę, nie wiem, czy to dotrze do kogokolwiek za granicą, ale zapraszamy Państwa serdecznie do Polski.